Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze studio nagraniowe rozwija się, bo Michał dorobił się klapsa i właśnie przed chwilą klapsnął tym klapsem. Proszę Państwa, spotykamy się po raz kolejny w sklepie Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Dzisiaj ktoś do mnie dzwonił, pytał, gdzie można kupić nasze książki. Więc jeszcze raz, stacja metra Stokłosy, a także księgarnia przy Agorze, ulica przy Agorze 11A. Żeby nie było, że promujemy tylko Michała, a innych nie. Oraz księgarnia Tarabuk, która gdzie się teraz mieści, to Bóg jeden raczy wiedzieć. Trzeba sobie wpisać w Google'a i wyskoczy. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o dwóch książkach, które ściągnąłem z rynku, z wydawnictwa pana Marka Drewieckiego, z którym współpracujemy, mam nadzieję, już trochę, może nie na stałe, ale na pewno na dłuższy czas, bo tam są bardzo ciekawe książki, ja zachęcam do odwiedzenia tych stron. Proszę Państwa, taka nam się tutaj ujawniła publikacja. Nie wiedzieć czemu, nie omawiana nigdzie, a bardzo ciekawa. Ojca Henryka Majchrzaka, która się nazywa Watykan, papieskie formacje zbrojne. Ja jestem troszeczkę taki zaambarasowany tą książką, dlatego że zarówno ksiądz, który napisał wstęp, a to jest ksiądz pułkownik dr Stanisław Gułak, jak też i sam autor w przedmowie usiłują troszeczkę się przed czytelnikiem usprawiedliwić i wytłumaczyć z tego, że oto księża zajmują się sprawą tak dalece niekompatybilną z misją Kościoła, jak wojsko. No, moim zdaniem niepotrzebnie. To są ciekawe bardzo wyjaśnienia i egzegeza też interesująca. Natomiast no, wszyscy wiemy, kiedy, znaczy wiemy, a może nie wiemy, ale większość z nas pamięta, kiedy rozpoczęła się przygoda Watykanu z gwardią szwajcarską w roku 1506, kiedy trwały wojny w Italii. Papiestwo uczestniczyło w polityce światowej i trudno sobie wyobrazić, żeby Watykan odbywał się bez armii. Więc te tłumaczenia troszeczkę takie nie dla naszych czytelników, bym powiedział, ale to nic, warto je przejrzeć. Natomiast sama praca, proszę Państwa, bardzo ciekawa, dlatego że opowiada ona o historii formacji, czyli o historii Gwardii Papieskiej, a także papieskiej żandarmerii. Dość szczegółowo autor, który jest pasjonatem umundurowania, do czego sam się przyznaje z wdziękiem, w przedmowie, że od dzieciństwa interesował się mundurami, interesował się krojem mundurów, interesowała go wielość możliwości, jakie daje strój wojskowy, tak, projektantom, i interesowała go funkcjonalność tego stroju. No a że został księdzem, to tak się złożyło, że zajął się mundurami gwardii papieskiej i papieskiej żandarmerii. Proszę Państwa, jak pamiętamy, Szwajcarzy w Watykanie to żołnierze rekrutowani spośród katolickich kantonów Szwajcarii, specjalnie szkoleni, którzy przechodzili różne koleje losu, mieli swoje wielkie, chwalebne momenty i momenty tragiczne. Słabych chyba nie mieli, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Moim zdaniem takim najważniejszym momentem, o którym już pisałem, a także jeszcze pewnie będziemy wspominać, który na pewno pojawi się w naszym komiksie Sacco di Roma, była walka Gwardii Szwajcarskiej z knechtami niemieckimi w 1527 roku, w czasie ataku wojsk niemiecko-hiszpańskich na Rzym, kiedy to Gwardia Szwajcarska najpierw broniła się na moście Świętego Anioła, moście prowadzącym do Zamku Świętego Anioła. Potem broniła się przy obelisku i tam została po prostu przez niemieckich żołnierzy, niemieckich pikinierów wymordowana.
Proszę Państwa, oprócz tak dramatycznych historii, autor porusza w tej pracy, dynamicznej bardzo i nie grubej, od razu powiem, żeby nikt tutaj znowu, bo się też zdarza, że mi zarzucają, że ja same grube i trudne książki biorę do swojej księgarni, potem katuję tym czytelników i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. No więc to nie jest taka książka, to jest książka interesująca, ciekawa, nie gruba, dla pasjonatów wojskowości i munduru. Proszę Państwa, wiele miejsca poświęca autor sprawom współczesnym, to znaczy tej pracy stricte ochroniarskiej, jaką wykonują gwardziści i żandarmi. Omówione są tutaj szczegółowo okoliczności zamachów, rozmaitych zamachów, nie tylko tego najważniejszego, na Jana Pawła II oraz rola i metody, jakimi posługują się gwardziści i żandarmi papiescy, żeby Ojca Świętego ochronić. Oczywiście ojciec Henryk Majchrzak zabiera głos w sprawie, to znaczy no trudno jemu, księdzu, trudno mi też, każdemu z nas, nie odnieść się do motywacji, które kierowały zamachowcami próbującymi zamordować Ojca Świętego, nie tylko Jana Pawła II, ale też każdego innego. No więc też mamy tutaj polemikę, prawda? No, była taka próba zamordowania Ojca Świętego Jana Pawła II bagnetem, tak? A zamachowiec wykrzykiwał, że Jan Paweł II jest agentem Moskwy, tak? Przysłanym po co, przepraszam. Więc oczywiście jest tutaj opisana sprawa unieważnienia tego zamachu, to znaczy schwytania zamachowca, odebrania mu tego narzędzia i obezwładnienia go. Wielkim walorem książki, proszę Państwa, są fotografie i ilustracje. Ja może pokażę, bo te ilustracje zajmują sporą część. Mamy tutaj Watykan, malutki planik Watykanu z rozmieszczeniem koszar i posterunków żandarmerii. Mamy oczywiście stroje gwardzistów, oficerów, stroje paradne, ale także są stroje mniej oficjalne, tak bym powiedział, robocze, tak, czyli garnitur, biała koszula i krawat, to jest robocze ubranie papieskiego gwardzisty, który musi chronić Ojca Świętego, a także innych dostojników kościoła przed zakusami różnych groźnych osób, próbujących wedrzeć się do Watykanu, albo po prostu próbujących dokonać zamachu na życie papieża. Ciekawa sprawa, ponieważ ja wiem, że wielu ludzi się tym interesuje, sam się tym kiedyś interesowałem. Mamy tutaj schemat stopni oficerskich, podoficerskich w gwardii, no a także broń, której używają gwardziści. Jak wszyscy widzą, nie jest to pika i nie jest to miecz dwuręczny, chociaż i takie obrazki tutaj się znajdują. Właśnie, to jest ciekawe, dlatego że mi się wydawało, i pewnie nie tylko mi, że ten dziwny pasiasty strój, o którym się mówi, że ponoć wzorowany jest na Łowickim, ale nie chcę mi się w to wierzyć, to jest taka tradycja utrzymująca się bez przerwy od XVI wieku. To nie jest prawda, proszę Państwa. Mundury gwardzistów zmieniały się dość często i tutaj mamy tę ewolucję pokazaną, a nie dość, że pokazaną, to jeszcze omówioną. Tak? Te współczesne paradne mundury to jest oczywiście powrót do tradycji najwcześniejszej, XVI-wiecznej. Tych ilustracji jest, jak widzimy, bardzo dużo, więc jest dużo frajdy przy oglądaniu. Tutaj współczesne mundury. Książeczka nadaje się na prezent dla chłopców, którzy może nie pamiętają, że istnieje coś takiego jak Gwardia Szwajcarska, może nie mają szans, żeby do tej gwardii wstąpić, ale przypominam tylko, że Polka jest żoną albo dowódcy, albo byłego dowódcy Gwardii Szwajcarskiej, więc też prezent dla dziewczynek, bo dziewczynki mają szansę zostać żoną oficera Gwardii Szwajcarskiej. I to jest, proszę Państwa, ciekawa sprawa i mocno rokująca na przyszłość, moim zdaniem. Trzeba kupić polskim dziewczynkom tę książkę, żeby sobie poczytały o tych fantastycznych wojakach. Oprócz ilustracji mamy jeszcze, oprócz rysunków, plansz barwnych, mamy jeszcze zdjęcia.
współczesne miejsca, w których się wsławiła Gwardia Szwajcarska. Tu jest most prowadzący do Zamku Świętego Anioła, gdzie gwardziści walczyli z niemieckimi knechtami. Książka napisana jest przez pasjonata. To jest, proszę Państwa, fantastyczne, że księża piszą książki i że nie mają żadnych oporów przed pisaniem książek. Uważam, że trzeba ich w tej misji utwierdzać. Mam nadzieję, że tutaj nam się uda to, może nie od razu, bo nic nie przychodzi od razu, ale chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli promować książki piszących księży o różnych aspektach misji i działalności Kościoła katolickiego. To jest jeden z ciekawszych, moim zdaniem. No i żeby trochę księży i ojców zakonników ośmielić do pisania, a także żeby im otworzyć drogę i utorować drogę może nie na Parnas, ale do czytelnika, który by ich po prostu zaakceptował. Dlatego, że umówmy się, nie jest łatwo być duchownym i zajmować się pisaniem książek, nawet książek tak popularyzatorsko-atrakcyjnych jak ta, Watykan, papieskie formacje zbrojne, ponieważ nikt na rynku nie oczekuje od księży tego, że oni będą cokolwiek publikować, tak? A właściwie dlaczego nie, prawda? A któż inny miałby pisać o Kościele, o jego misji, jeżeli nie księża? Tylko przypomnę, proszę Państwa, że profesor Mikołajko, taki bardzo lewicujący silnie profesor, popełnił taką książkę o świętych, gdzie on wykłada, jak to z tymi świętymi było naprawdę. Oczywiście wszystko mu się zgadza, jak każdemu szaleńcowi, i oczywiście tam Pana Boga nie ma ani na pół paznokcia, natomiast wszystko da się wytłumaczyć inaczej. No więc wzywam niniejszym księży i ojców zakonników, jeżeli czują wolę Bożą, wenę i przymus pisania, niech siadają i zabierają się do tego czym prędzej, a my w miarę możliwości tutaj naszych skromnych, i jeżeli oczywiście się o tym dowiemy, będziemy ich promować, będziemy o tych książkach opowiadać i będziemy je pokazywać. Ja myślę, że jeszcze kiedyś się przy okazji tej książki spotkamy, bo chciałbym może też opowiedzieć, może jak będzie komiks Sacco di Roma, albo jak będzie jakaś rocznica ważna, to chciałbym wyjąć jakiś fragment z tego, jeszcze raz o tym opowiedzieć. Na razie, proszę Państwa, tak rekomenduję tę książeczkę. Henryk Majkrzak, Towarzystwo Jezusowe, Watykan, papieskie formacje zbrojne, pięknie ilustrowana, pięknie napisana, żywo, przez pasjonata w habicie duchownego. Książka o papieskich wojakach, o gwardzistach, o żandarmach, o ich niełatwej służbie i poświęceniu, o ryzyku, które podejmują i podejmowali od roku 1506, kiedy to zaczęli bronić tronu papieskiego. Bardzo dziękuję.